witam Was w 2019 roku w kolejnym szczecińskim vlogu Smakoszy. Odcinek będzie bardziej fit i zdrowy po tym świątecznym obżarstwie, także zaczynamy! Mamy 2019 rok, jest styczeń, czyli miesiąc postanowień. Ja się postanowiłam zdrowo odżywiać i ruszać, czyli tak jak zawsze co roku. Biegam na Jasnych Błoniach albo wokół Arkonki i dajcie znać, jakie wy jeszcze znacie tutaj fajne trasy albo jakieś takie ciekawe miejsca, gdzie można właśnie pobiegać. A jutro będziemy gotować zdrowe jedzenie, także zapraszam was do oglądania dalej. Zabieram was w miejsce, gdzie będę wspólnie z kimś gotować coś zdrowego i coś pysznego i coś właśnie takiego dietetycznego, żeby te postanowienia wdrożyć w ruch. To działamy! Nie będziemy gotować w domu, jesteśmy na ulicy Śląskiej i zmierzamy do Miejskiej. Zrobimy tam coś smacznego, coś pysznego, zdrowego. Hello. Prosiłam się do miejskiej kuchni. Zaraz działamy coś pysznego, zdrowego i podzielimy się przepisem. Nie? Podzielimy się? Podzielimy się. No dobra, to zaczynamy najpierw od sałaty. Najlepiej właśnie, żeby sałata była taka mięsista, ale i też chrupiąca. Ona wtedy najlepiej smakuje w sałatce. Trochę ją porwiemy i wsadzimy do naszej tutaj miseczki. Do smaku dodajemy trochę soli i pieprzu. Soli bardzo mało. I potem mamy pomarańcze. Będziemy później układać świeżą pomarańczę u góry, ale tutaj dziewczyny mają taki właśnie sposób, że biorą taką resztkę pomarańczy nie do śmietnika, tylko jeszcze wyciskają z niej sok i właśnie polewają tą sałatę, żeby przeszła tym pysznym aromatem pomarańczy. I teraz będziemy układać tutaj świeże, pyszne warzywa, mamy paprykę i awokado. Ustawimy to tak ładnie, żeby to było tak tutaj właśnie ładnie ozdobione. Z mango i mango też sprawi, że ta sałatka będzie taka bardziej orientalna, smaczna i taka słoneczna. Już nasza sałatka jest prawie gotowa. Ale będziemy dodawać jeszcze krewetki, żeby dać troszeczkę białka. Krewetki osobiście bardzo lubię, ale jeżeli ktoś nie lubi, to właśnie można to wymienić na kurczaka. Bardzo ładniutko układam kreweteczki. Na końcu, żeby jeszcze to ładnie wszystko wyglądało, weźmiemy czarny sezam. Czarny sezam. Jak się nim tutaj właśnie naokoło posypie, to wtedy sałatka nabiera po prostu takiego kontrastu i wygląda przepięknie. Mój numer jeden po bieganiu. To co, jemy? Jemy, dobra, to chodźcie. Nasza sałatka jest już gotowa i teraz robimy to, co wszyscy lubią najbardziej, czyli szukamy super jakiegoś miejsca wygodnego i będziemy ją jeść. A w międzyczasie wy dajcie subskrypcję właśnie na kanał szczecińskiego vloga Smakoszy, łapkę w górę, polajkujcie Facebooka i Instagrama szczecińskiego bazaru Smakoszy. My idziemy jeść i zabieramy was ze sobą. Jesteśmy w klubu kawiarni miejskiej i tutaj razem właśnie z dziewczynami stworzyłyśmy przepyszną fit sałatkę, ale w każdą niedzielę możecie jej spotkać i w ogóle możecie jej kojarzyć przez... Serniki, przepyszne serniki. Dziewczyny wypiekają przepyszne serniki i to tak wygląda. W niedzielę idziemy na deser, potem tutaj idziemy właśnie na jakiś taki fit, pyszny obiad. Albo robimy takie pyszne jedzenia zdrowe w domu i w taki sposób bez problemu przeżyjemy ten miesiąc postanowień, którym jest właśnie styczeń. To co, zabieramy się za jedzenie, a Kasiu powiedz mi, gdzie na ten bazar trzeba się udać? A ja zapraszam wszystkich na szczeciński bazar Smakoszy. Co tydzień w niedzielę od godziny 10 do godziny 15. Czekamy na was z naszymi smakołykami. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Wychodzę z miejskiej najedzona, bardzo smacznie i bardzo zdrowo. Jestem Hania, jestem oczywiście Always and Forever Hungry. Z moim statywem żegnam się z wami i do następnego. I jeszcze trzy porady dla początkujących biegaczy. Po pierwsze, biegajcie jak jest ciemno, wtedy nie ma tego stresu, że każdy na was patrzy i widzi, o, to ten biega. Po drugie, nie przejmujcie się niczym. Na początku można troszeczkę truchtać, iść powoli, na zmianę marszobieg i bardziej chodzi o to, żeby po prostu wyjść i zacząć coś robić, niż tak stricte biegać. A po trzecie, ubierzcie na siebie cokolwiek, żeby być początkującym biegaczem. Nie trzeba mieć żadnych ciuchów nie wiadomo skąd, także tylko wystarczą i wyłącznie chęci. I tak, i w styczniu zawsze te chęci są, a dajcie znać, czy macie te chęci jeszcze w innych miesiącach, czy tylko to jest styczeń. Ja zazwyczaj mam tylko przez styczeń i ewentualnie przed wakacjami. I zawsze pamiętajcie o rozgrzewce i koniecznie piszcie w komentarzu, gdzie w Szczecinie wy lubicie biegać. Ja biegnę dalej.